Dzień dobry. W tym filmie chciałem się zająć wzorami na kwadrat sumy i kwadrat różnicy. To też są bardzo popularne wzory skróconego mnożenia. A pamiętacie, że badaliśmy już wzór na różnicę kwadratów. Ile to jest a kwadrat minus b kwadrat. I policzyliśmy, że to jest to samo, co różnica razy suma, czyli a minus b razy a plus b. No a tym razem mamy do policzenia, ile to jest a plus b do kwadratu, kwadrat sumy dwóch liczb. No i to z definicji jest tyle i liczymy. No a razy a to jest a razy b to jest a razy b, b razy a to jest b razy a i b razy b to jest b razy b. Korzystając z faktu, że mnożenie jest przemienne i te dwa wyrazy są identyczne, więc mamy a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. No i to jest pierwszy z tych ważnych wzorów. Przepraszam. No a teraz będziemy badać wzór na kwadrat różnicy, ale otrzymamy go ze wzoru na kwadrat sumy, zauważając, że żeby z sumy otrzymać różnicę, to trzeba zamienić b na minus b. No i wtedy z a plus b do kwadratu powstanie a minus b do kwadratu, no a prawą stronę trzeba odpowiednio przekształcić. W a kwadrat, w wyrazie a kwadrat nie ma b, więc się nic nie zmieni. Tu, gdzie było b, będzie teraz minus b, a tu też, gdzie było b do kwadratu, będzie minus b do kwadratu. No ale korzystając z przemienności mnożenia i z faktu, że minus b to jest minus 1 razy b, i tą minus jedynkę można tutaj zapisać na początku, dostajemy takie wyrażenie. Tutaj minus b do kwadratu to jest tyle samo co b kwadrat, bo dwa minusy w sumie dają plus. I dostajemy drugi z tych wzorów na kwadrat różnicy, a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. No i z tych wzorów będziemy w dalszej części korzystać.